Jadąc na zachód Norwegii, zdecydowanie brałem pod uwagę wybranie się w końcu na Trolltungę, czyli język trolla. Jakoś tak cała ta otoczka wokół tego miejsca nie do końca mi pasowała. Wygląda to mniej więcej tak. Samo bukowanie parkingu jest trudne, ponieważ na ten moment najbardziej zbliżony do szlaku parking jest zabukowany do przyszłego roku. Notabene kosztuje 800 koron, to też jest takie trochę zniechęcające. Alternatywą jest zabukowanie parkingu dalej oddalonego nieco bardziej i dojazd jakimiś autobusami na start szlaku, który jest dość długi. No, coś mi w tym nie pasowało. Trudno się jest dostać pod sam szlak, sporo to kosztuje. W nagrodę otrzymam wycieczkę prawdopodobnie w tłumie ludzi i na koniec czekanie w kolejce do zdjęcia. No nie przeczę, że to jest bardzo piękna forma skalna, chyba najbardziej znana z Norwegii, ten język trolla. Natomiast no chyba nie o to w tym chodzi. Dlatego wybrałem miejsce alternatywne. Za to będzie w temacie trollowatym utrzymane. No co, bardzo przyjemnie się zaczyna. Będzie to utrzymane w formie mikrowycieczki, ponieważ cała trasa to jest podobno 2 km. Na trasie pusto, na parkingu nie było samochodów, także znowu tak jak lubię. No, już widzę. Bardzo ładna wycieczka, zajęła mi 30 minut. No jestem. Nie było mi dane odwiedzić tym razem języka trolla. Natomiast mam to. Tak, to też jest element anatomii trolla. I nie jest to nos. Nie jest to język. Tak, to jest właśnie to. Teraz z innej perspektywy. To tak bardziej z perspektywy właściciela, można wręcz rzec. Nie, no tu nie wygląda tak efektownie. Wracam tam. No tak, zdecydowanie lepiej. Tak na serio, myślę, że nazwanie tego w taki sposób, to czyli pindolem trolla, bo tak to trzeba przetłumaczyć i to w bardzo łagodnej wersji, to jest to kwintesencja norweskości. To jest ich styl, dokładnie tak. Ja tego nie oceniam ani pozytywnie, ani negatywnie, ale tak, to mogli tylko Norwegowie wymyślić. Natomiast wiąże się tutaj z tą skałą pewna ciekawostka. Kilka lat temu pewien, zapewne niezwykle zbulwersowany tym kształtem Norweg, postanowił zniszczyć tą skałę, co też mu się udało. Nie mam pojęcia, jak on tego dokonał, przecież to jest, wydawałoby się, niezniszczalne, ale rzeczywiście widać, że skała ma ślady, że ona kiedyś odpadła. No ale jak widać, lokalna społeczność stanęła na wysokości zadania, stanęła i przymocowała to dzieło natury tak, jak natura to stworzyła. Dobra, ta wycieczka to jest totalnym żartem oczywiście. Ale i tak jest bardzo ładne. Tu jest naprawdę fajny teren. No te wiatraki tam na horyzoncie trochę go psują, ale to już inny temat zupełnie. No i teraz pora na poważniejsze wyzwania. Dzięki.